pozwolą Państwo, że zaproszę teraz panelistów. Anna Grabowska, Żabka. Proszę bardzo. Marta Mikliszańska, Allegro. Lech Gałkowski, Santander. Dzień dobry. Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych. I Izabela Karolczyk-Szafrańska, Impost. Proszę. Mogę? Mogę ja też iść. Proszę Państwa, my zaczynamy z lekkim opóźnieniem, ale to opóźnienie oznaczało, że mogliśmy sobie chwilę porozmawiać dłużej przed panelem. Przypominam, nasz panel jest zatytułowany Globalne Standardy ESG. Czy już tam jesteśmy? I odpowiedź jest taka, że nie. Nie jesteśmy i w zasadzie w tym momencie mogliśmy... Dziękujemy za Państwa obecność. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i to oznacza, że nadrobiliśmy opóźnienie na tej scenie. Nie, ale tak zupełnie na serio, słuchajcie, ja do wszystkich panelistów mam w zasadzie jedno i to samo pytanie. Czy bardzo chcę, żebyście się odwoływali do swojego doświadczenia i ja myślę, że publiczność też chciałaby to wasze doświadczenie poznać. Ale trochę w stosunku do tego, co sobie mówiliśmy wcześniej, to pierwsze pytanie przemodeluję. To znaczy, jeżeli nie jesteśmy przy tych globalnych standardach, jeszcze ich nie ma wypracowanych, no to może, czy w ogóle kiedykolwiek będą? I czy jest sens, czy może sama droga ma znaczenie tak naprawdę i przynosi coś dobrego ludziom, gospodarce i na sam koniec też przedsiębiorcom, w takim sensie, że przynosi im większą antykruchość, czy po prostu lepszy zysk? Być może w przyszłości, jak to jest? Tak? Tak? Marek patrzy na mnie tak wyczekująco. Tak, wyczekująco. Dobrze. Umówiliśmy się na backstage, że będziemy mówili krótko, dając sobie szansę w te 20 minut jakoś ze sobą porozmawiać. Także powiem tak. Przede wszystkim ESG dla nas to jest odpowiedzialność. Tak tłumaczymy po prostu ten angielski akronim. I mówimy, że mamy odpowiedzialność za siebie, za swoich pracowników, za franczyzobiorców, za dostawców. Wobec tego staramy się wprowadzać standardy, staramy się wprowadzać reguły, dzięki którym ta współpraca jest jasna, przejrzysta. Odpowiadając na twoje pytanie, czy warto? No właśnie. Warto. Uważamy, że ESG buduje wartość firmy w długim terminie. W krótkim terminie to jest inwestycja. To jest czasami, można powiedzieć, koszt, to jest czasami ból. Trzeba zainwestować w zespół, zainwestować w narzędzia, zainwestować w struktury, zainwestować w świadomość. Natomiast w długim terminie uważamy absolutnie, że to buduje wartość firmy. Dziękuję. Marta? Ja mogę tylko się oczywiście podpisać pod tym, co powiedziała Ania, więc plus jeden, Aniu. Dla nas to także jest przede wszystkim kwestia odpowiedzialności i budowania długotrwałych relacji, ale tak troszeczkę z innej strony, żeby też do tego tematu podejść, to nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, jeżeli trochę się też interesujecie tematyką ESG, że my po prostu przeżywamy w tej chwili prawdziwe tornado regulacyjne. I przygotowałam sobie kilka danych, postaram się krótko, ale myślę, że są ciekawe. Od 2021 roku 34 organy na całym świecie, jakieś instytucje, na 12 rynkach podjęły konsultacje właśnie w sprawie ESG. I jest takie repozytorium, które nazywa się Global Data i tam, gdzie wspierane są wszystkie regulacje na całym świecie. I zbadaliśmy to, właśnie tutaj przygotowując się do tego panelu, że od stycznia do kwietnia tego roku na całym świecie zostało zbadanych 90 aktów, to znaczy zostało wydanych 90 konsultacji właśnie związanych z ESG w różnej tematce, więc jakby bardzo jest teraz mocny nacisk na to, żeby regulować, wprowadzać nowe konsultacje właśnie w obszarze środowiskowym, ale także społecznym, zarządczym. No i oczywiście mamy też do czynienia bez przerwy z ratingami, z agencjami, które nas sprawdzają. W tej chwili jest ponad 600 ratingów. To jest tempo wyższe niż nowelizacja Polskiego Ładu, tak naprawdę. Jest tego naprawdę dużo. Oczywiście to jest skala światowa, więc globalna, więc oczywiście musi być tego dużo. Natomiast jest naprawdę tego bardzo dużo. I ja oczywiście też jestem za tym, żeby te regulacje były. Najważniejsze jest to, żeby one były prowadzone w sposób otwarty, przejrzysty i w konsultacjach z biznesem, żebyśmy mogli też brać czynny udział w wypracowywaniu nie tylko regulacji, ale także mówili o narzędziach. Dziękuję bardzo. Lech Gałkowski, to ja dorzucę jedną rzecz dotyczącą tych standardów. Przez lata pracowałem w różnych redakcjach biznesowych i w zasadzie przez większość czasu zajmowaliśmy się i w Polsce, i w Londynie trzepaniem spółek giełdowych. Po prostu zadawaliśmy im pytanie i było bardzo jasno, co kwartał były wyniki, można je było przełożyć w tabelkę i pokazać, jak wygląda wynik tu, jak wygląda wynik razy akcja. I bardzo jasne standardy, firmy audytorskie przeliczające to, można było spokojnie z automatu to wszystko wyrzucić. Kiedy będziemy w takiej sytuacji, w ogóle kiedykolwiek będziemy w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o standardy ESG?
Myślę, że długa droga przed nami. Znaczy, Jarko, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, uważam, że warto. Te regulacje nam pomagają, żeby o tym myśleć. 15 lat temu nasza świadomość była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Ja myślę, że tak osobiście to sobie myślę, że chciałbym bardzo zostawić ten świat bezpieczny i czysty dla moich dzieci i wnuków. I to jest jakby coś, co jest ważne. A jeśli chodzi o twoje drugie pytanie, to bym powiedział tak, będzie z tym trudno, bo jeśli chodzi o właśnie spółki giełdowe, to one patrzą na kwartalne wyniki i często liderzy patrzą na to, żeby ten kolejny kwartał był dobry. A inwestycje w ESG to są długoterminowe. Najpierw trzeba wydać w przypadku Polski parę miliardów na samą raportowanie tego tematu, nie mówiąc już o CAPEX-ie, który potrzeba, żeby w ogóle zrobić zmianę. Więc to jest bardzo, bardzo długotrwały proces, ale ja się cieszę, że on się zaczął. Dziękuję bardzo. Paweł Tyszkiewicz, my przed tym panelem jeszcze trochę rozmawialiśmy o mniejszych i średnich firmach, dlatego że kiedy mówimy o inwestycji w standardy ESG, kiedy mówimy o długotrwałości, to są takie rzeczy, które są do zrobienia, jeżeli jest duża, stabilna organizacja, która ma możliwość wygenerowania zadłużenia, ma możliwość zrobienia inwestycji, ale wiele polskich firm to są firmy naprawdę małe, rodzinne, z niewielkim zespołem, dla których to może być kosmos, te standardy. 99%, jak wiemy, tyle mniej więcej jest firm małych i średnich i mikro w Polsce. W związku z tym to, jak firmy małe i średnie wpiszą się w programy ESG, no to jest wielkie pytanie. I pewnie państwo o tym wiedzą, ale też o tym rozmawialiśmy. No jest ten gap między tym, jakie mają obowiązki i bardzo dobrze duzi, którzy już w tym roku muszą raportować i to zgodnie z nowym protokołem, z nowym standardem CSRD. W tym CSRD dopisano dostawców na twardo, tak? Do tej pory w raportowaniu finansowym oni tam nie byli wymieniani. Dzisiaj w CSRD oni są wymienieni, co oznacza, że mali, średni będą dostawiać już, zanim prawo ich do tego zobliguje, czy prawo unijne, czy prawo krajowe, już będą dostawać pytania od dużych: to proszę policzcie mi, ile wasza produkcja filmowa, ile wasza produkcja reklamowa dostarcza śladu węglowego. A my jesteśmy na początku drogi, czyli jak ja zadałem w zeszłym roku pytanie agencjom reklamowym, ile z nich ma takie możliwości, ile ma w ogóle strategię, to jest na poziomie 14%. Także to widać, jakiego typu wyzwanie. I ostatnie słowo, bo obiecaliśmy sobie, że będzie krótko. Dlatego ja bym tutaj nas wszystkich i państwa jakoś namawiał na, no, tak, żeby zacząć tak szybko, jak się da, dialog społeczny na ten temat. Czyli w jaki sposób duzi będą oczekiwać od małych raportowania i tych wszystkich rzeczy. Dlatego że myśmy się zajmowali przetargami przez wiele lat. Trzeba w procesach przetargowych wpisać to. Znaczy nie można post factum pytać dostawcę, a to ile ta produkcja w zeszłym roku zrobiona śladu węglowego, bo my to potrzebujemy pod koniec roku do raportowania. Musimy to zrobić w sposób transparentny, no i uczciwy dla całego ekosystemu. Inaczej to nie będzie efektywne. Dziękuję bardzo, Izabela. To samo pytanie tak naprawdę, dlaczego warto i... Trochę to pytanie, które, ja przepraszam, zawsze jako dziennikarz chciałem powiedzieć, to jest bardzo dobre pytanie, czyli to, które Paweł Tyszkiewicz postawił. Jaka jest odpowiedzialność dużych wobec mniejszych, wobec poddostawców? No więc tak, no, z naszej perspektywy, no my przygodę z całym śladem węglowym, z raportowaniem rozpoczęliśmy 3 lata temu, w momencie, kiedy zrobiliśmy pierwszy skonsolidowany raport. I po drodze mieliśmy bardzo dużo problemów, albo właściwie wyzwań, ponieważ połączyliśmy się z dużą francuską spółką. I w momencie, kiedy mieliśmy 9 rynków, to my już nie odpowiadaliśmy za raportowanie na jednym rynku, tylko odpowiadaliśmy za to, ten skonsolidowany raport na wszystkich rynkach i jeszcze postawiliśmy sobie wyzwanie, że to będzie w każdym scope'ie. No i teraz, dlaczego to w ogóle robimy jako firma? Robimy to dlatego, że to jest niesamowite źródło wiedzy dla firmy. To jest wchodzenie w obszary, w których wcześniej nie byliśmy, bo to nie jest pierwsza potrzeba. To nie jest coś, co widać na pierwszy rzut oka, że firma do swojej prowadzenia działalności biznesowej potrzebuje, tylko to jest coś, co jest dla pracowników w dłuższym terminie niezwykle istotne. Buduje świadomość w ogóle firmy, świadomość marki. No ale przede wszystkim u nas to też było wymuszenie przez inwestorów, ratingi, przez wszystkie regulacje, którymi zostaliśmy objęci. I to na poziomie europejskim i na poziomie prawa holenderskiego jako spółka notowana na Euronext.
No i teraz dla mnie to jest nawet nie już odpowiedzialność oczywiście tak, natomiast to jest ogromna uczciwość, jaką firma musi wykonać w stosunku do tego, co ma. Bo bardzo dużym problemem we wszystkich małych firmach jest i w ogóle w każdej firmie, która zaczyna przygodę z ESG, jest zmapowanie źródeł emisji, zmapowanie wszystkich elementów, które muszą być raportowane. Nam to zajęło 2 lata. My dopiero w tym momencie, za rok 2022, mamy pełen raport z 80 wskaźnikami, zaudytowanymi, co jest bardzo ważne, bo bardzo mało spółek ma zaudytowane wskaźniki. No i to jest pełna transparentność. Transparentność. I to jest to jedno słowo, które tutaj przebija, dlatego że ja w tym momencie mogę Państwa odwołać do raportu naszego giełdowego i tam jest wszystko pokazane. No, wiesz, ja mam takie pytanie właśnie dotyczące tego audytu, o którym powiedziałaś, bo to, co było piękne w tym takim dziennikarstwie opartym na danych finansowych, to było to, że po drodze był audytor, który to weryfikował. Musisz tam spełnić pewne standardy. I teraz jest pytanie, na ile my będziemy mieli cały taki serwis, całą taką usługę dostarczaną przez instytucje finansowe, która to ustandaryzuje? Znaczy, na ile w tą stronę idziemy? To jest bardzo dobre pytanie. I teraz wiemy, że mamy pewną transformację. Proszę uprzejmie. Mamy pewną transformację w ramach ESG. A dlaczego ją mamy? No dlatego, że dowolność w raportowaniu była tak ogromna, że tak naprawdę każdy mógł pokazać, co chce. Nie było to kompletnie porównywalne. I teraz stawiając się w buty takiego audytora, on otwierał raport i to było praktycznie niemożliwe, żeby porównać te dane i żeby powiedzieć, tak, ta spółka faktycznie realizuje swoje cele. No i teraz dobrze wiemy, no, że jest CSRD, dobrze wiemy, że powstał pierwszy jakby projekt wskaźników, które mają być europejskie. Wiemy, że IFRS robi swoją robotę i też próbują zunifikować wskaźniki, które są, powiedzmy, wszystkie, którym się posługujemy, tak? Od GRI przez SASB i wszystkie inne. Natomiast według mnie to standardy nie tworzą się na poziomie prawnym i regulacyjnym, tylko na poziomie firmy i na poziomie uczciwości i raportowania. I teraz o ile prawo musi wymusić sposób raportowania i wprowadzić te standardy, bo inaczej byśmy nie wypracowali pewnego sposobu wewnątrz organizacji, w całej strukturze, bo nie zapominajmy, że ESG to jest struktura macierzowa, ona dotyka każdej komórki firmy i to jest struktura, która dotyczy każdego, a poziom świadomości musi być zbudowany w całej firmie, tak? Więc te standardy, one powstaną, one muszą powstać i prawo, ja mam takie wrażenie, że prawo jest zawsze troszkę później, aniżeli praktyka. No i teraz mamy do czynienia, że my będziemy w tym momencie próbowali wszyscy dostosować się do tych wymagań, natomiast prawo przyjdzie i prawo będzie nadrzędne. Anna Ile? No, ja myślę, że nawiążę do Pawła, do odpowiedzialności za MŚP. Tak? Większość firm w gospodarce to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlaczego warto? Jaka jest rola i odpowiedzialność dużych? My jesteśmy największym franczyzodawcą w Polsce. Pracujemy z ponad 8000 małych i średnich przedsiębiorstw. Każda z tych firm zatrudnia po kilka osób, bo to są rodzinne firmy. Te firmy nie byłyby w stanie sprostać tym wszystkim SASB, GRI i TCFD, które my mamy w dużym raporcie. Nie byłyby w stanie postawić takiego raportowania, które my jesteśmy w stanie postawić. I dzisiaj w ich imieniu tak naprawdę raportujemy ślad węglowy, w ich imieniu kalkulujemy wpływ na gospodarkę, w ich imieniu i tak dalej, i tak dalej. Plus jest to taki element edukacyjny dla MŚP, który no pozwala im wychodzić poza, bym powiedziała, przeciętność możliwości takich małych firm. To jest jeden przykład praktyczny. I tutaj do Lecha, bo pytanie jest, dlaczego warto, tak, standardy wprowadzać. No my od 5 lat w zasadzie zajmujemy się poważnym raportowaniem ESG. Od 3 lat przyjęliśmy strategię z długoterminowymi celami, zarówno w zakresie śladu węglowego, jak i w zakresach różnych związanych z literką S i G. I chcąc sprostać naszym ambicjom ekspansyjnym, 3 sklepy dziennie, tak tylko podam, które otwieramy, no to jesteśmy w wielkiej potrzebie, jeśli chodzi o finansowanie. I oczywiście z jednej strony inwestorzy pomagają, ale z drugiej strony trzeba iść do instytucji finansowych i w tym roku zakończyliśmy wielki proces finansowania na 6 miliardów złotych, które daje nam finansowanie na najbliższe lata dzięki
współpracy. Ale rozumiem, że musieliście bardzo jasno pokazać, że jakby jesteście zgodni, tak, ze standardem, przynajmniej jeżeli chodzi o te kwestie środowiskowe. Wszystkie kwestie ze wszystkich literek. I środowiskowe, i etyczne, i zarządcze, i społeczne. To jest kilkaset wskaźników, które banki, instytucje finansowe od nas wymagają i wymagają transparentnego raportowania na bieżąco od firmy prywatnej, która nie jest na giełdzie i nawet takiego obowiązku nie ma. Także żeby mieć takie finansowanie, prawda, tutaj kolega Lech z Santandera może potwierdzić, no to rzeczywiście dzisiaj jest rozmowa o czym innym. No bo dokładnie jak się rozmawiało z bankami na przykład o tej historii, był kiedyś taki pomysł parę lat temu wybudowania wielkiej elektrowni węglowej w Ostrołęce i on się posypał między innymi z tego powodu, że nawet mając państwowe banki, państwo nie było w stanie poskładać finansowania na to, bo te banki musiałyby się zrefinansować, a po decyzjach międzynarodowych banków o tym, że po prostu nie finansujemy śladu węglowego, bo to jest na aktywach taki ślad, na którym nie będzie można zarabiać, to się skończyło, tak? I rozumiem, że wy po prostu, nawet gdybyście chcieli bardzo sfinansować coś, co nie realizuje standardów, to wy się nie zrefinansujecie wtedy. Tak, to znaczy 10 lat temu to finansowanie byłoby bez problemu złożone, dzisiaj nie, ale to właśnie jest to że nasza świadomość po prostu rośnie. Ja wracając do tego, co Ania mówiłaś, to w tym dużym finansowaniu, sama zaczęłaś, to ja może dokończę, tam spółka poprosiła jeden z banków, żeby był koordynatorem, który doradzi spółce, jak ustawić to finansowanie, żeby było zgodne ze wszystkimi wymogami ESG. Mieliśmy przyjemność być tym bankiem i to była super sprawa. Ja bym powiedział tak, duże firmy są coraz bardziej świadome, mogą wziąć doradcę, który to pomoże ustawić, ale Paweł ma dużo większy kłopot. Tak? Małe i średnie przedsiębiorstwa, bardzo trudno będzie im mieć takie wiedzę taką. A nie może być tak, że wy, tak jak generalnie państwo nałożyło na was obowiązek dostarczenia usług publicznych, to teraz wy będziecie mieli jeszcze jeden obowiązek nałożony na banki. To jest kierunek. To jest kierunek. Jeśli spojrzysz sobie na regulacje europejskie, to jakby osią zmian mają być instytucje finansowe, które mają, że tak powiem, wymagać potem, raportować od małych i średnich firm, ale wcześniej edukować, nie? Tylko my najpierw się musimy dobrze wyedukować, bo łatwo jest doradzić 10 największym firmom w Polsce, jak zrobić dobrze temat ESG, żeby to było zielone finansowanie, ale jeśli mówimy o setkach tysięcy SME, to już jest dużo trudniej. Ale rozumiem, że wy później to włożycie, jak gdyby to doświadczenie przełożycie być może na matrycę, którą dostarczycie tym mniejszym firmom, które finansujecie, to w tą stronę będzie szło? Wiesz, my możemy próbować z matrycą i takie są rozmowy, natomiast z drugiej strony są różne wymogi, bo jest 20 różnych taksonomii. Każdy kraj chce coś innego. Są firmy amerykańskie, europejskie, japońskie i jakby to powiedzieć, to się wtedy zacznie... No ale to może wiesz, wracając do tego pytania, od którego rozpoczęliśmy, czy są globalne standardy? Powiedzieliśmy sobie, że nie, ale może one muszą być, jeżeli to ma mieć sens. No muszą, tylko zobacz, jeśli każdy kraj ma inną sytuację, bo tutaj na koniec dnia też patrzmy na tym, że różne kraje patrzą na swoją perspektywę biznesową. Wszyscy chcą, żebyśmy mieli lepsze powietrze, żeby to środowisko było, żeby wszystkie trzy literki ZSG były zorganizowane, ale każdy kraj jest w innym miejscu i ma inne priorytety i stąd są te różnice. Czy ja mogłam się włączyć też? Tak, proszę bardzo. Chciałabym wrócić do tematu odpowiedzialności, bo zaczęłam mocno mówić o regulacjach i o tym tornado, ale też teraz chciałabym troszeczkę powiedzieć o odpowiedzialności, bo mówimy o tej odpowiedzialności większych wobec mniejszych i w naszym przypadku grupy Allegro to są dwa poziomy odpowiedzialności, czyli jedno to jest oczywiście kodeks postępowania, który mamy przyjęty wewnętrznie, czyli każdy z naszych dostawców musi spełnić kryteria, musi zadeklarować, że spełnia kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne, musi wyraźnie pokazać, że to jest właśnie ten kierunek, że zdaje sobie sprawę z naszych oczekiwań. I w zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca takich dostawców właśnie, którzy przyjęli kodeks i wypełnili te obowiązki. Ale z drugiej strony, ta druga płaszczyzna, o której nie możemy zapominać, to jest ta właśnie płaszczyzna edukacji, a także dawania narzędzi naszym mniejszym partnerom, czyli w naszym przypadku są to sprzedawcy, ponad 135 tysięcy firm, 95% z nich to są właśnie MŚP, to są bardzo małe firmy, nawet nie EŚ, tylko tak naprawdę mikro i małe firmy. I teraz jak to robić? Oczywiście edukować,
pytać o potrzeby, badać te potrzeby, ale także dawać bardzo konkretne narzędzia po to, żeby te firmy mogły, przynajmniej na przykład w kwestiach środowiskowych, realizować te cele. I w naszym przypadku to była taka duża akcja, którą prowadzimy już od 2 lat, będziemy nadal ją prowadzić, czyli wprowadziliśmy na rynek po bardzo dobrej cenie, nie pobieramy żadnej prowizji, w ogóle w żaden sposób nie zarabiamy na tym, opakowania pochodzące z recyklingu, certyfikowane, po to, żeby zachęcać sprzedawców, żeby używali właśnie tych opakowań pozbawionych plastiku i powoli zmieniali swoje podejście środowiskowe. Ale to jest, my nie możemy od nich tego wymagać, możemy ich do tego zachęcać. A czy powinno być w ten sposób, że wy być może powinniście mieć właśnie dostarczone takie gotowe matryce, które moglibyście narzucić jako pewien standard swoim poddostawcom, swoim partnerom, że to właśnie byłaby rola tak dużych podmiotów? Wydaje mi się, że to nie jest ta droga. W tej chwili przynajmniej, jeśli chodzi o świadomość naszych sprzedających, wydaje mi się, że narzucanie jakiejś takiej twardej polityki prowadzenia całej operacji, procesu zakupowego byłoby trochę na wyrost. Wydaje mi się, że musimy ich zachęcać, pokazywać im korzyści, pokazywać badania i także śledzić te trendy na rynku. Znaczy oczekiwania konsumentów rosną, te są coraz wyższe, jeśli chodzi o jakość także dostaw i tego, co państwo na pewno też często frustrowali się, dostając paczkę wypełnioną, nie wiem, plastikowym wypełnieniem, jakimiś bąbelkami albo niedostosowaną rozmiarem do zamówionego przedmiotu, więc staramy się to zmieniać, ale właśnie poprzez edukację, miękkie działania i pokazywanie korzyści. Język korzyści to jest moim zdaniem coś, co przemawia najlepiej. My nie chcemy tych firm stracić, chcemy je edukować, ale to jest ewolucja, a nie rewolucja, przynajmniej na razie. Marek, wiesz co, ty jesteś taki idealista, to byś chciał, żeby tak wszystko było taki globalny standard i to pewnie byłoby super. Wydaje się, że mało prawdopodobne w najbliższych latach. Ale ja się zastanawiam nad inną rzeczą trochę, dlatego że, słuchajcie, bardzo przyspieszyły rzeczy związane z środowiskiem w momencie, w którym też w Stanach Zjednoczonych nastąpiło przyspieszenie środowiskowe. Tak, to jest jednak największy odbiorca konsumencki, który generuje trendy konsumenckie. Pytanie, jak bardzo to w ostatecznym rozrachunku ten ruch w stronę E był wymuszony przez to, że ludzie nie chcą kupować czegoś, co, tak jak powiedziałeś, będzie sprawiało, że nie zostawimy naszej planety dzieciakom i wnukom. I chyba to rosnące poczucie zmusi w pewnym momencie do wprowadzenia pewnych globalnych standardów. Tak, ale pewnie jeszcze jest tak, że ta MŚP, którego tutaj będę nieprawnym przedstawicielem, jakby sporo również robią na poziomie branżowym. Znaczy, że oczywiście te pojedyncze firmy sobie nie poradzą, nie mogą własne, to byłoby kompletnie nieekonomiczne, gdyby każda firma robiła własny kalkulator. Tak? Co więcej, globalne firmy dzisiaj niestety robią, a pewnie powinno się zrobić, nie wiem, 1-2 dla globalnych firm reklamowych. Ale to, co się stało w zeszłym roku w Cannes, podpisano umowę właśnie branżową, czyli wszystkie globalne holdingi reklamowe zobowiązały się do net zero do 2030, gdzie w pierwszym punkcie jest liczenie śladu węglowego, mediowego, eventowego, produkcyjnego, a na końcu zmienianie briefów klienta, czyli przekształcanie komunikatu. Tak? Znaczy, jak mamy stworzyć nowego konsumenta? Dzisiaj odpowiedzialny konsument to pewnie jest oksymoron, ale będziemy się musieli do tego przygotować, bo jak wiadomo, nie wiem, 30% żywności marnujemy, no a to jest w dużej mierze rola konsumentów. W związku z tym my myślę, że możemy oddolnie w ramach organizacji branżowych rozmawiać z dużymi i właśnie na poziomie dialogu wypracowywać, w jaki sposób ta współpraca mogłaby wyglądać. I to pomoże dużym i tym małym i średnim szybciej rozsadzać tą informację. Zgadzam się w pełni, też aktywnie działając w Izbie Gospodarki Elektronicznej mogę powiedzieć, że większość firm zrzeszonych właśnie w e-Izbie to są małe sklepy, małe firmy i e-Izba robi bardzo dużo, żeby edukować i pokazywać problemy. Anna? Widzę, że zegar nam pokazuje tak, wyraźnie. Tak. A może jeszcze nas nie wyniosą. Dużo mówimy o regulacjach, mówimy o standardach. Myślę, że publiczność nawet jest tym zmęczona. I chcę powiedzieć, że najważniejsze jest działanie. I jeżeli chcemy wygrać serca i umysły klientów i pracowników, i nie mówię o relacjach przedsiębiorca-przedsiębiorca, ale relacja człowiek-człowiek, to my musimy postawić na elementy społeczne, na elementy etyczne, na cel, na to, w jakim miejscu pracy pracujemy, co dajemy ludziom, jeżeli mówimy o pracownikom, oprócz tych obowiązków, oprócz wynagrodzenia i premii. Dajemy im sens przynależności, dajemy im jakiś wyższy cel. I to samo dla klientów. Oni tam mają w nosie, za przeproszeniem, co my w tym raporcie napiszemy. Tak? Najistotniejsze jest, co my jako Żabka, jako tutaj firmy siedzące robimy, jak zmieniamy rzeczywistość, jak zmieniamy świat. I o to chodzi.
Izabela, ostatnie słowo dla ciebie. Tak, no ja jestem w tej wspaniałej sytuacji, że dostawy do naszych maszyn paczkomat, one są po prostu ekologiczne, więc my wprowadzamy coraz to nowe usługi, które są konsumenckie. Ja się zgadzam z tym, że trzeba robić coraz więcej dla samego konsumenta, żeby rozumiał. Zgadzam się również z tym e-commerce, bo już powstało takie nawet powiedzenie, że transport powietrza. I z tym walczymy. My będziemy przeogromnie edukować naszych klientów, naszych dostawców i od nas dostanie każdy za darmo ślad węglowy przesyłek, które mamy po zalogowaniu. I to już uruchomimy za kilka miesięcy. Każdy dostanie od nas ślad węglowy. Musimy skończyć. Ja mam tylko takie poczucie, jeszcze na sam koniec dodam jedną rzecz, że mam takie poczucie, że szkoda, że nie porozmawialiśmy, bo się mocno skupiliśmy na tym E. I obiecywaliśmy sobie, że nie, ale to jest jednak mega temat. A tak naprawdę po drodze jest jeszcze rzeczywiście bardzo dużo rzeczy, o których zahaczaliśmy, czyli tych związanych z odpowiedzialnością w organizacji i z tym, jak bardzo niespełnianie standardów potrafi niektóre organizacje rozsadzić. Tak. Ja jestem z mediów, więc mogę to powiedzieć, że przecież trochę mamy takich historii ostatnio się rozgrywających, więc warto też zapewnić długotrwałość organizacji przez przestrzeganie standardów. Okej, dziękujemy bardzo i to już wszystko. Dziękujemy.